Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się bronią, jaką jest light disk. Jest to według mnie, w poprzednim poradniku mówiłem wam właśnie o Mega Sharku, że to jest chyba najlepsza broń na bossy. Można ją, znaczy no nie na wszystkie, ale na większość. Najlepiej sprawdza się w walce z bossami i to jest druga broń. Działa mniej więcej w ten sposób. Widzicie, odbija się od wszystkiego. Teraz specjalnie zrobiłem takie małe pomieszczenie do tego, żeby wam to zaprezentować. Odbija się od wszystkiego tak naprawdę. Nie jestem pewien, czy od drzew się odbije. Nie, od drzew się akurat nie odbija. Ale od wszystkich bloków tak. Można mieć maksymalnie 5 staków. Znaczy no, w staku można mieć ich maksymalnie 5. I można jednocześnie wystrzelić 5, nie więcej. Znaczy można mieć załóżmy tutaj 5 i obok 5 i najpierw wystrzelić te, a potem te obok, ale według mnie to jest mało wygodne. Okej, czyli teraz może pokażę wam, z czego się wykonuje tą broń. Tutaj mam w tej chwili dużo rzeczy, bo mam trochę kobaltu. O, light disk. 10 kobalt bar, mithril bar, soul of light i soul of might. Wychodzi light disk. Ja mam akurat ulepszenie Legendary, tutaj mam Unreal i Unreal. I chyba to wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć na temat tej broni. Tak, to chyba wszystko. Więc komentujcie, subskrybujcie, linkujcie, łapkujcie, oceniajcie. Cześć! Słuchaj, piękna, ten temat jest nam bliski. Olej feministki, pokaż swe cycki. Nie bądź samolub.